Howdy towarzysze, cześć tu Pysiek, a to jest Undertale wraz ze Skyfim. No, ja, tak. Po raz kolejny. Znowu ten człowiek. Jest to zapisane, trzeba zapisać, no to nie wypełnia mnie determinacją, no, raczej on zabiera ten cholerny kwiatek, co ty robisz. Ja? Co robię? Ja nic nie robię. Tak, to kwiatek. Tłumaczenie, czym z kwiat echo to mój jedyny cel w życiu. What the f- Nikt o tym nie wie. Co ty robisz? Nigdy nie ufaj kwiatom. To jedyna zasada, którymi rządzi się ten świat. Też się wymknąłeś, żeby ją zobaczyć. Super, jest najfajniejsza, co nie? Chcę być jak ona, kiedy dorosnę. Hej, nie mów moim rodzicom, że tu jestem, haha. Co? O, Sans. No co, nie widziałeś nigdy gościa z dwoma pracami? Na szczęście, dwie roboty umożliwiają dwa razy dłuższe przerwy. Idę do Grillbiego, chcesz iść ze mną? Do kogo? Grillbego, do knajpki. Cóż, skoro nalegasz, odciągnę ci się od roboty. Tędy, znam skrót. Szybki skrót, co nie? Siema wszystkim. Hej Sans, cześć Sans. Witaj Sans. Hej, ja Sansuś. Hej Sans, czy ty przypadkiem nie jadłeś tu śniadania kilka minut temu? Nie, jadłem śniadanie co najmniej pół godziny temu. Pewnie masz na myśli lunch. Masz. Ha, 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 ha. Śmiało, siadaj. Ups, uważaj gdzie siadasz. Czasami jakieś dziwaki zostawiają na krzesłach poduszki pierdziuszki. Nieważne, zjedzmy coś. Co chcesz, frytki czy burgera? Frytki. Hej, całkiem dobry wybór. Grillby, podrzuć nam dwie porcje frytek. Czemu on się pali? No właśnie. Więc co sądzisz o moim bracie? Dobra, nie będzie to. No jasne, że jest fajny. Co czas mnie coś drapi po nosie. Gdybyś miał czas. Też byłbyś fajny, taki... gdybyś miał czas. Czas no... Też byłbyś fajny, gdybyś przez cały czas nosił takie ciuchy. Ściąga je tylko wtedy, gdy koniecznie musi. No cóż, przynajmniej je pierze. Mówiąc to, mam na myśli, że się w nich myje. Macie, wpierdalajcie. Przyszło nasze żarło. Chcesz trochę keczupu? Bon appetit. Przechyliłeś butelkę keczupu. Odpadła zakrętka i cały keczup z butelki wylał się na twój posiłek. Ups. Ups. Ech, zapomnij, zjedz moje. I tak nie jestem głodny. I drapie się po dupie. W każdym razie fajny, czy też nie, zgodzisz się, że Papyrus się stara. Na przykład jak bardzo chce dołączyć do Królewskiej Gwardii. Jednego dnia uda się do Naczelnej Królewskiej Gwardii i błagał ją, by go przyjęła. Oczywiście zamknęła mu drzwi przed nosem, bo był środek nocy. Ale rano obudziła się i zobaczyła go, jak wciąż czekał. Widząc jego poświęcenie, stwierdziła, że udzieli mu treningu wojownika. To wciąż nie jest dopracowane. A tak, chciałem cię o coś spytać. Ojejku. Czy słyszałeś coś może o gadającym kwiatku? Więc wiesz już wszystko. Kwiaty echo. Czemu to jest na niebiesko? Są na każdym zakamarku. Powiedz coś do takiego, a będzie to powtarzać w kółko bez przerwy. Co z nimi nie tak? Więc Papyrus pewnego dnia powiedział mi o czymś interesującym. Czasami, gdy nikogo nie ma w pobliżu, pojawia się kwiatek i szepcze różne rzeczy do niego.
Pochwały, porady, zachęty. Przepowiednie. Dziwne, co nie? Ktoś pewnie używa kwiatów echo, by go wykorzystać. Miej oczy szeroko otwarte, okej? Dzięki. No, to była dość długa przerwa. Nie wierzę, że udało ci się mnie odciągnąć od roboty na tak długo. O, tak przy okazji. Jestem spłukany. Zapłacisz za mnie? To tylko 10 tysięcy złotych. Nie ma tyle. Tylko żartuję. Grillby, zapisz mi to na zeszyt. Tak przy okazji, miałem ci coś powiedzieć, ale już zapomniałem. What the fuck? To są te zarąbane kwiatki, co nie? Nie. Nie? Tam nie. Jeszcze szło? Byłeś już tu. Byłem? Byłeś. Ty co mi dalej tam, tak? Jak ci się w ogóle podoba gra Skyfi? Aktualnie jest nudno. Dlaczego? Nic się nie dzieje. No, opowiadać ciekawą historię. Co ty? Oto pudełko. Możesz włożyć i wyjmować z niego przedmioty. No ale po co? Nie można użyć przedmiotów, które są w pudełku. Z poważaniem, hejter pudełek. Coś tu mam? No tak. To co wsadziłeś. Czyli nic w sumie ciekawego. A żlewie w dół. Tu można? Nie, ta menda. Zmieniła ci się tapeta. Przysięgałbym, że coś widziałem za nurtem tej rzeki. To pewnie mnie zabije, jak to wejdę. To przejdź tak, żeby nie wejść w to. Brawo. A nie zginąłem nawet. O, cień. Cześć, Undyne. Przybyłem z moim dziennym raportem. A jeżeli chodzi o człowieka, o którym ci wcześniej mówiłem... Że co? Czy z nim walczyłem? Tak, oczywiście. Walczyłem z nim dzielnie. Co? Czy go pojmałem? No, więc... Nie. Ciężko próbowałem, Undyne, ale niestety. Zawiodłem. Co? Zamierzasz sama przejąć ludzką duszę? Ale Undyne, nie musisz go zabijać, widzisz? Widzisz? Rozumiem. Pomogę ci jak tylko mogę. Co to się teraz tu? Kurwa. Słyszałem się. Yo! Widziałeś, jak się wpatrywała w ciebie? To było super! Tak bardzo ci zazdroszczę! Jak ci się udało zwrócić na siebie uwagę? Haha, dawaj, chodźmy popatrzeć, jak klepie złych gości. Cały czas mi nos swędzi, masakra. I się wyjebał na ryj.
Poczucie strachu wisi nad twoją głową, ale jesteś zdeterminowany. Co to jest? Gdy cztery nasiona mostu zrównają się w wodzie, zaczynają one kiełkować. To trochę potrwa. 2000 years later. Nie no, bez przesady, aż tak źle to nie jest. Gorzej z moim nosem! Mam uczulenie te kwiaty. Tak, nie można tam przejść u góry jakoś? Nie. Arek wpakował się w bójkę. Co? Przypakowałeś bicka. Arek pakuje podwójnie mocniej. Atak wzrósł dla was obu. Zawody siłowe? Okej, dawaj mocniej. Arek jest gotowy na twoje następne przypakowanie bicepsem. Na pierdziele. Nie to, chciałem uciec. Nie no, walcz z nim. Każdego potwora musisz pokonać. Bo widzowie już hejtują, że uciekasz tylko. No i trudno. Wiesz, że od niektórych potworów nie da się uciec? Pakujesz mocniej bicka. Arek pakuje potrójnie mocniej. Atak wzrósł dla was obu. Nieźle, ale i tak nie przegram. Arek jest gotowy na twoje następne przypakowanie bickiem. Przypakowałeś bicka. Arek przypakował zbyt mocno. Wypakował się poza pokój. Wygrałeś. Idź zapisz grę, masz mało HP. Gdzie to zapisać? Na tyłu? No. Miałeś przed chwilą, nie? No gdzieś tam było. No tutaj było, w tym miejscu. O, minąłeś. No właśnie. 180 minut już tu spędziłeś. 3 godziny. No mówiłeś, że to 4 godziny trwa ta gra. No jak nie lamisz. Co jest z muzyką? O. Jak nie lamisz, to tak. Gdy zostanie popełniony błąd, dzwonek kwitnięcia sprawi, że nasiona mostu wrócą na miejsce. Muszą być cztery obok siebie, żeby most ułożyć. Cztery. Pomyśl. Nie muszą chwytać brzegów. Jak są cztery osoby obok siebie, to kiełkują. Ale muszą być w linii prostej. Myślę. I nie wymyślę. No rozejrzyj się. To trochę potrwa. No, no i co zrobiłeś? No dałem kwiatek. No czy tam masz cztery kratki? Nie. To walnij w dzwona. Nie ma tu nigdzie cztery. To są dwie. Tutaj będą trzy. No, no, no i są trzy. I co w związku z tym? Nie wiem. To poleci dalej, jak to pchniesz, na sam koniec. To ci też nic nie da, muszą być cztery obok siebie, bo nie przejdziesz. Widzisz, to tak nie działa.
Musisz użyć mózgu. Nie mam. Ojeju, to będzie mały problem. Dobra, zobacz, pomogę ci, okej? Okay? Zobacz, możesz na przykład wykorzystać to miejsce i pchnąć to w tamtą stronę, ale nie wiem skąd to wiesz. Serio? Nie załapałeś, co się powiedziałem? Nie. No weź tego kwiatka. Wolę Minecrafta. Jedna gra, w którą jakkolwiek sobie radzisz. Tak. Brawo, rozkwitały nie, pąki takie białych nie róż. Lubię gier. Rozkwitały pąki białych róż. Halo, tutaj Papyrus. Jak zdobyłem ten numer? To było proste. Po prostu dzwoniłem na każdy numer, aż trafiłem na twój. Nie. Więc, co masz na sobie? Ja pytam o to dla przyjaciela. Zdawało jej się, że miałeś na sobie męską chustę. Czy to prawda? Masz na sobie męską chustę? Co powiedzieć? Tak, nie. Więc masz na sobie coś innego niż męską chustę. Zrozumiałem. Jesteś mym kumplem, więc ufam ci w 100%. Miłego dnia. Okłamałeś go, ty kaszalocie. Wiem. Cybancie pierdzielony. Gada tam z Hitlerem. Dawno temu potwory mogły powiadać swoje życzenia do gwiazd na niebie. Jeśli z całego serca w nie wierzyłeś, mogło się spełnić. Ale teraz jedyne co mamy, to te błyszczące skały na suficie. Mhm. Pokój życzeń. Setki ludzi razem życzących nie może być w błędzie. Król to udowodni. Myciła! Wzruszała się przed ciebie. Szurała, przepraszam, się przed ciebie. Opowiedziałeś żart o dziecku, które zjadło ciasto używając jedynie rąk. Moce myciły zostały zneutralizowane. Nie, ten żart był brudny. Myciła myje swoją twarz po pizzy. Poprosiłeś myciłę, żeby cię umyła. Skacze podekscytowana. Zielone czyści. Myciła oczekuje czystej gry. Sprawiałeś dotknąć myciły. Myciła odsuwa się od twojej ręki. Kwek! Poprosiłeś myciłę, żeby cię umyła. Skacze podekscytowana. Zielone czyści. Ona sugeruje, że masz wejść w zieloną kroplę. Wiem. No kurde, no. Aha. 2000 years later. No. Chryste Panie, daj mi to, bo ja już nie mogę patrzeć. Jezus Maria. Podejrzewam, że wszyscy na ekranie właśnie zostali załamki życiowej. Wcale mi lepiej nie idzie.
Przynajmniej ja nie dostaję obrażeń, okej? Okay? Ej, wiesz co, ta myciła się chyba nas obraziła. Czemu ona to wywala tylko w dół, w górę? Coś ty jej zrobił? Nic. Zepsułeś potwora, Skyfi. Jak to zepsułem? Nawet ja go nie umiem pokonać. No what the fuck? No i akurat tak... Dzięki, Tysiek, dzięki. Zjebałeś. Dobra, ja wychodzę, nie wiem kiedy wrócę. Miłego. Zostawiam ci ulubionego streamera krzesło. Co? Proszę walczyć dalej. Co? O, aż sobie odpiłem słuchawki i teraz ani jego, ani... O nie, zepsułem nagranie! Nie, czekajcie, error. One eternity later. Także udało nam się pokonać myciłę, prawda? Patrzeć przez teleskop? Tak, nie. Dobra, nie wiem co to było, ale okej. Kamyk? Aha. Starożytne pisma pokrywają te ściany. Ledwo możesz cokolwiek wyczytać. Wojna ludzi i potworów. Ej, wiesz co? Muzyka w grze jest za głośno. Jak jest za głośno? No, tak mi się wydaje. Przyciszę ją trochę. To może... Wcześniej było dobrze. To może wpłynąć na cały odcinek. No ale dobra, lecimy. Czemu ludzie zaatakowali? Z pewnością nie mieli... Czego się lękać? Czego się lękać? Ludzie byli niemożliwie silni. Pochłonąłby niemal... Pochłonęłyby niemal wszystkie dusze potworów. By dorównać potędze pojedynczej ludzkiej. Lecz ludzie mają jedną słabość. Ironicznie jest to moc ludzkich dusz. To moc umożliwia im przetrwanie poza ludzkim ciałem, nawet po śmierci. Jeśli potwór pokona człowieka, może zabrać jego duszę. Potwór z ludzką duszą, okropna bestia, z niezgłębioną potęgą. Jest to rycina dziwnej kreatury. Jest coś okropnie niepokojącego w tym rysunku. W jakim rysunku? Aha. Rycina, to jest rysunek właśnie. Taki jakby. O nie. Skyfi, spierdalaj! I unikaj tych włóczni. Unikaj ich, możesz. Skyfi, ale ruszaj się w dół. A co ja robię? Stoisz w miejscu. Nie. Teraz w prawo się ruszyłeś zamiast w dół. Zaraz zginiesz znowu. Aha, okej. To trochę potrwa, już to widzę. Cztery śmierci później. Brawo.
Co jest? A nie, znowu to gówno. Yo! Czy ty też to widziałeś? Undyne właśnie... dotknęła mnie! Nigdy już nie umyję twarzy! Stary, ale masz pecha! Gdybyś stał tylko odrobinę po lewej! Yo! Nie martw się! Jestem pewien, że jeszcze ją zobaczymy! I na ryj. Nie, nie możesz się utopić. Idź dalej. Kurde, no. Szkoda. Wiedza, że mysz pewnego dnia oddzieli ser od mistycznego kryształu, wypełnia cię determinacją. Nie wypełnia. Ale na pewno wypełnia determinacją fakt, iż to jest koniec odcinka. Widzimy się już jutro, kochani. Trzymajcie się. No i cześć. Skype mu idzie coraz lepiej. Prawda, znęcania, ciąg dalszy. Nie wypuszczę cię z piwnicy. Cześć. Ratunku.